Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, w którym będziemy robić test podkładu, a chodzi konkretnie o podkład Dior Forever. Jest to podkład ekskluzywnej, selektywnej marki. Koszt tego podkładu to 225 zł. Buteleczka wygląda tak, jest to przepiękne, dosyć takie solidne opakowanie szklane. I jakie właściwości ma ten podkład? Co nam obiecuje producent? Kultowy Dior Forever o wyjątkowej trwałości gwarantuje, że cera jest nieskazitelna i gładka, a pory zwężone od rana do wieczora. Ten otulający podkład o płynnej formule nie tylko natychmiastowo upiększa skórę, ale również wpływa na polepszenie jej kondycji. Dzień po dniu, dzięki starannie wyselekcjonowanym składnikom pielęgnacyjnym, już mi się bardzo podoba. No i generalnie obiecuję, że będzie bardziej pory będą zwężone, czyli jak najbardziej to mnie zachęciło między innymi do zakupu tego podkładu. I tutaj mamy naprawdę bardzo bogatą kolorystykę. Możemy sobie idealnie dobrać odcień. Mój odcień to jest 1W. Więc zobaczymy, co ten podkład takiego pięknego robi ze skórą. Na twarz nałożę moją sprawdzoną już bazę. Jest to baza, jak wiecie, z Benefitu The Professional. I nakładam ją właśnie w te nefralgiczne moje miejsca. Tam, gdzie pory są najbardziej widoczne. Wcześniej oczywiście przygotowałam sobie już twarz, nałożyłam pielęgnację, którą stosuję na co dzień. Także dobrze, no spróbujmy nałożyć ten podkład. Będę nakładała ten podkład gąbeczką Beauty Blender i lecimy. I zobaczymy tą konsystencję. Konsystencja jest taka, nie jest rzadka, nie jest gęsta, jest normalna. Bardzo ładnie pachnie, delikatnie, nie jest to w żaden sposób przeszkadzający zapach. Krycie ma raczej średnie. To jak podkład ze Smashboxa. Czyli takie średnie. Zobaczymy, czy będzie można je budować. Jak najbardziej lubię takie krycie, wolę budować to krycie w niektórych miejscach, niż od razu mieć full tapetę. A dzisiaj kilka razy Wam się pokażę z tym podkładem. Teraz jest godzina 10:37. Także wrócę do Was w godzinach popołudniowych, żebyśmy mogli przyjrzeć się z bliska i zobaczyć, co się z tym podkładem w ciągu dnia wydarzyło. Bardzo przyjemny zapach. Napisane było, że jest to taki podkład matujący. Ale nie jest to tępy mat. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Powiem Wam szczerze, że jest to mój pierwszy podkład z Diora, ze względu na to, że we wcześniejszych podkładach ciężko mi było dobrać idealny odcień. Te odcienie najjaśniejsze były dla mnie zdecydowanie za ciemne, więc nieraz czaiłam się do zakupu, ale ze względu na to, że były właśnie za ciemne, to nigdy się nie zdecydowałam na zakup. Ale ten kolor jest idealny dla mnie. Bardzo mnie to cieszy. Ten podkład zawiera również wersję taką glow. Jeżeli mi się spodoba ten podkład, właśnie ta wersja matująca, na pewno będę chciała przetestować również tą wersję glow. I wtedy może sobie zrobimy takie porównanie. Muszę Wam powiedzieć, że ten podkład wygląda bardzo, bardzo ładnie. Bardzo fajnie mam wyrównany koloryt. Nałożyłam w niektóre miejsca dodatkową warstwę. Bardzo ładnie mogę sobie to krycie stopniować. Bardzo mi się to podoba. Tutaj
tutaj musiałam sobie jeszcze doklepać dodatkową warstwę. Oczywiście, żeby było uczciwie, twarz sobie wcześniej też przygotowałam. Zrobiłam sobie peeling, wcześniej nałożyłam maseczkę, tak jak robię to zazwyczaj przy testowaniu nowych produktów, żeby nie było żadnej niespodzianki, więc wtedy mam pewność, że nałożyłam go na odpowiednio przygotowaną twarz i wtedy test może wypaść tak naprawdę uczciwie. Już Wam się przybliżam, żebyście zobaczyli, jak on wygląda z bliska. Mimo tego, że jest to podkład matowy, na twarzy wygląda naprawdę bardzo ładnie. I nie widać tej matowości tej skóry. Bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że tak będzie utrzymywał i będzie wyglądał przez cały dzień. Nie czuję takiego ściągnięcia się skóry, mimo tego, że jest to podkład matowy. Bardzo naturalnie wygląda i tak naprawdę mam takie tutaj przypuszczenie, że on może być podobny do podkładu z MACa Pro Longwear, ponieważ tamten też ma matowe wykończenie, też jest długotrwały i wygląda bardzo naturalnie na buzi. Także kochani, ja teraz sobie dokończę cały makijaż i za chwilę do Was wrócę. Kochani, jestem już z powrotem. Wykończyłam twarz pudrem sprawdzonym przeze mnie, czyli jest to Too Faced Born This Way. Mamy godzinę 11:22 i co mogę już zaobserwować? Mam wrażenie, że podkład troszeczkę zoksydował, ponieważ jak nakładałam go na twarz, nie odróżniał mi się od szyi. Mam wrażenie, że teraz jest troszeczkę ciemniejszy, ale ogólnie wygląda bardzo, bardzo ładnie. Pory są zminimalizowane, tak jak obiecuje producent. Wykończenie jest matowe, ale nie jest to tępy mat. Wygląda bardzo przyzwoicie na twarzy. Także zaczynamy test. Ja właśnie teraz wychodzę na event i wrócę do Was za parę godzin. Minęło już parę godzin i w makijażu jestem już prawie 6 godzin. Jest godzina 16:16 i za chwileczkę pokażę Wam się z bliska, jak wygląda ten makijaż. Ale podczas eventu zapytałam kilku ekspertów, kilku osób, które znają się na rzeczy, co myślą na temat mojego podkładu. Także oto ich opinie. Kochani, tutaj robimy test podkładu, bo wiecie, że nagrałam filmik i Nomi zaraz powie, co myśli o moim podkładzie. Powiedz. Jest taki ciemniejszy troszeczkę. Czyli się oceniam. Ale generalnie wykończenie jakieś podoba? Wykończenie jest matowe. Matowe, tak? Suche, ale tak ciężko wygląda, czy wygląda tak średnio. Widziałam gorsze. Widziałam gorsze, tak? Ale nie, jest delikatne. Nie zachwyca się. Także jaki ładny podkład i tak ciekawe, co ona ma. Nie zachwyca mnie. Czyli mamy tutaj opinię. Nie jest zły, ale nie zachwycający. Także mamy tutaj cenną opinię. Noemi. Karolka tutaj się wypowie na temat testu podkładu, które właśnie dzisiaj mam nowy podkład, testujemy. I powiedz mi, co widzisz i co jest źle, a co Ci się podoba? Podoba mi się, że jest mocne krycie, to na pewno. Mhm. Ładnie odbija światło, ale też masz ładną tutaj skórę, taką sprężystą. Tutaj się trochę pozbierał w kącikach. Podkreślił suche skórki, ale każdy podkład podkreśla suche skórki, jeżeli one są. Mhm. Nie ma co ukrywać. Ale nie wiem, co bym strzelała. Ale nie kolor, wiem, jest... mówiła Noemi, że się odtlenił, że jest ciemniejszy, czy nie? Nie, ale dasz ten bronzer? Trochę tu? Dałam brązę. No, to może brązę. To jest brązę. Nie, kolor jest ładny tutaj, przejście mi się podoba. Nie wiem. To jest chcesz faktor? Nie. Nie? Zaraz Ci powiem, tylko powiem dziewczynom powiem w filmie, a Tobie już wygląda teraz powiem. Tak ładnie. Ładnie? Wygląda ładnie. No to fajnie. Teraz mamy eksperta tutaj w dziedzinie kolejnego. Ojej, że co? Powiedz mi, co myślisz o moim podkładzie, tak szczerze? Jak on Ci się podoba, jak on wygląda? Bardzo naturalnie. Tak? Nie wygląda jakbyś miała. Bardziej widać Twoje pory i rozświetlacz i róż niż podkład. Mhm, że podkład jest ci bardzo się podoba. Niewidoczny. No. A kolor? Oznacza mi się, utlenił się. Mogę mieć brązer w żuchwie. Nie, utlenił się. Czyli podoba Ci się podoba efekt? Podoba mi się, tak. Wykończenie. Tak. Nawet nie wiem, co to jest, ale ładnie. No zaraz Ci powiem. To bardzo ładnie wygląda. A ja teraz przybliżę się do kamery, żebyście mogli zobaczyć z bliska mój makijaż.
Także kochani, ja nie ruszałam tego makijażu. Makijaż jest w wersji takiej, jaką ją zestawiłam parę godzin temu. Nic nie poprawiałam, nie pudrowałam się dodatkowo, nie ściągałam sebum z nosa, który zazwyczaj mi się wyświeca i możemy teraz ocenić, jak ten makijaż wygląda po 6 godzinach. Sięgam teraz po lusterko i co widzę? Widzę bardzo ładnie, naturalnie wyglądającą skórę. Mimo tego, że czuję troszeczkę efekt matu na twarzy, skóra wygląda bardzo świetliście. Proszę zauważyć to, jak wygląda mój nos. O tej godzinie, po tylu godzinach noszenia podkładu, mój nos wyglądałby jak świecąca się żarówka, a wygląda to świecenie bardzo dyskretnie, bardzo delikatnie, więc jestem bardzo zadowolona z tego, jak wygląda mój nos. Jedynie do czego mogę się przyczepić, bo są również tutaj minusy, jest to, że podkreślił mi w tym miejscu suche skórki oraz na nosku suche skórki się pojawiły. Nie mam tendencji do suchych skórek, ale generalnie tak czy inaczej podkład mi się bardzo podoba. Mam wrażenie, że delikatnie się utlenił, że moja skóra świeżo po nałożeniu podkładu była delikatnie jaśniejsza. Zaraz to sprawdzimy. Nałożę tutaj podkład w to miejsce i rzeczywiście, zobaczcie, mam tutaj zdecydowanie jaśniejszy ton zaraz świeżo po nałożeniu, czyli ten podkład się utlenia. Musicie brać to pod uwagę przy wyborze odpowiedniego koloru, ale tak czy inaczej podkład podoba mi się bardzo. Tak jak już wspomniałam, jest on trochę podobny do podkładu ProLongwear, ponieważ ProLongwear zachowuje się podobnie, z czego ProLongwear się nie utlenia i jest o wiele tańszy. Także myślę, że zrobię jeszcze test dwóch podkładów na raz i zobaczymy wtedy, czy różnica jest między tymi podkładami. Także ja jestem zadowolona z tego testu. Podkład mi się podoba. Efekt, jaki daje, mi się podoba. Nienawidzę efektu maski. Nienawidzę, jak widzę podkład na skórze. Tutaj tego efektu nie ma. Wygląda naprawdę to bardzo naturalnie. Plusem jest jeszcze to, że tak jak obiecał producent, pory zostały zminimalizowane. Ja wiem, jak wyglądają moje pory. I rzeczywiście są mniej widoczne niż zazwyczaj. Oczywiście w miejscach, gdzie dałam rozświetlenie, gdzie jest rozświetlacz, dodałam jeszcze róż rozświetlający, te pory są jak najbardziej widoczne, ponieważ produkty rozświetlające mają to do siebie, że uwidaczniają po prostu wszystko i wszystko widać jak na dłoni, to ewidentnie w tym miejscu, gdzie zazwyczaj mam oraz na brodzie i na nosie mocno porowatą skórę, te pory zostały troszeczkę schowane. Także kochani, ja jestem zadowolona z tego podkładu. Bardzo mi się on podoba na skórze, bardzo mi się podoba efekt, jaki uzyskałam. Ale tak jak wspomniałam również o podkładzie ProLongwear, mam wrażenie, że on bardzo mi przypomina efekt, jaki daje podkład ProLongwear z MAC-a, który jest zdecydowanie tańszy. A różnica w cenie to jest około 60 paru złotych, więc jest to spora różnica. Także kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój film jest dla Was pomocny i jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tego produktu, to rozwiałam Wasze wątpliwości. Chciałabym jeszcze podkreślić, kochani, że to, co mi się sprawdza, niekoniecznie musi się sprawdzić Wam i na odwrót. Podkreślam, jaką mam cerę. Moja cera to jest skóra mieszana, bardzo mocno wyświecana w centralnej części twarzy oraz taka normalna, z tendencją do przesuszenia się w zewnętrznej części twarzy. Także bierzcie to koniecznie pod uwagę przy
opinii tego produktu. Na pewno będę go jeszcze testować, na pewno będę po niego sięgać na jakieś większe wyjście, ponieważ dostałam dużo pozytywnych opinii na temat tego, jak wygląda moja skóra. Także kochani, to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Podzielcie się również swoją opinią na temat tego podkładu, jeżeli go testowaliście. Napiszcie mi, jakie są Wasze przemyślenia oraz czy Wam się sprawdził. Może chcecie zaproponować mi, żebym przetestowała inny podkład i jesteście jakiegoś innego podkładu ciekawi. Także kochani, koniecznie zostawcie taką informację na dole pod filmem. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam również Was do subskrypcji mojego kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!